Witam was, nocni gracze. Z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie. I witam was w nowym odcinku z Ligi Legend. I, moi drodzy, dzisiaj taka mała, specjalna, że tak powiem, specjalny odcinek, ponieważ niedługo nadchodzą nowe skórki projekt. I z tej okazji postanowiłem następne kilka odcinków z LoL'a poświęcić właśnie na skórki projekt. Pogram wszystkimi postaciami, które posiadają te skórki, a ponieważ kupiłem wcześniej Fatpaka, to mam je wszystkie. Gotek Edge and Ball. I planuję oczywiście kupić pozostałe trzy, które wyjdą. A będzie to Echo, Ashe oraz... Echo, Ashe i Katarina. Echo, Ashe i Katarina. My dzisiaj sobie zagramy Fiorą. To jest też śliczna, piękna, fantastyczna skórka. Cudowna, fantastyczna rzecz. Te skóry mi się naprawdę bardzo, bardzo podobają, bo ja zawsze fascynowałem się jako dzieciak robotyką, cybernetyką i tak jak w filmach science fiction, tak i w prawdziwym życiu troszeczkę. Więc zawsze podobają mi się te wszystkie skórki, które mają właśnie jakieś cybernetyczne aspekty ku nim, i tak to są te skóry Project, czy skóra Ezreala, ta Blue, czy wszystkie z serii Battlecastów. Co prawda, no, Battlecastów nie mam, ale może kiedyś sobie kupię, bardziej mi zależało na projektach, ale brakuje mi, o widzicie, brakowało mi czegoś w tej symfonii. Już wiem czego. Oczywiście mamy reworkowanego Ryza, bo tak to często bywa, że jak jest jakaś postać reworkowana, to później wszyscy grają nią na potęgę. Nieważne jaki on by nie był. No i niestety mój kolega, właśnie zapomniałem zapowiedzieć, przepraszam cię. Gościnnie w naszym odcinku dzisiaj Egzekutor, może pamiętać go z kilku poprzednich odcinków też. Zgodził się gościnnie wystąpić. Co prawda nie ma ze mną na TS-ie, więc nie wie o tym, że mu teraz mówię, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Też testuję sobie postać, ponieważ gramy na normalu, jako że ja nie jestem aż, nie czuję się aż tak dobrze na pozycji topa, a na pewno już nie czuję się za dobrze grając z czempionem, którym prawie w ogóle nie gram. Co nie zmienia faktu, że kiedyś grałem dużo. O, okej. Interesujące. O, wow! Mój drogi. Wow, fuck me. Nie spodziewałem się tego. Okej. Kompletnie mnie zamknął jakoś tak. To było dziwne. No i ma większy level niż ja. Musiał zrobić coś chyba w międzyczasie. Zrobię sobie buty. No więc ciężko mi będzie na Ryza, to na pewno. Może chyba troszeczkę wychilloutuję i po prostu skupię się bardziej na farmieniu pod wieżą i będę czekał na ranka, a dopiero później, jak już dojdziemy do 6 levelu, będziemy próbowali się z nim tradować. No, Ryze jest, był zawsze przekombinowany i teraz też jest, bo on ma jakby po prostu podwójnego, potrójnego teleporta. Poleciał flash, nie wiem czy chcę. Pięknie. Wszystkie flasze pozużywaliśmy, ale cóż. Zemsta jest słodka. A ja dodatkowo mam. Kill steal? Steel. Kurde, jestem straszny. Jestem straszny, po prostu. To było tak chamskie z mojej strony. To było naprawdę strasznie chamskie. Ja nie mogę. Ale ze mnie jest człowiek niefajny. Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że trafię go z tego pół. O, wow. O, wow. Fuck me. To się teraz odbija w jakiś taki dziwny sposób. No chodź tutaj, chodź tutaj.
fuck! To jeszcze mnie burno utowało tej. Boże, drogi. Człowieku, opanuj się. Czyżby hotfixa dostał? Ostatnich paru rajzów, przeciwko którym grałem, nie było aż takimi mocnymi kozakami. Najwyraźniej ten jest. Co ja powinienem na niego budować? W sumie sumarą nie jestem pewien. Magic Resist? Pewno. Wiecie co? Cofnę się i wykorzystam moc moich nóg. Oho. Nie, dobra. No ty się czaisz tam. Pracę trochę farmę, ale trudno. Cofnę się i kupię, wiecie co kupię? To sobie kupię. Już nie wiem, czy chcę marnować. Dobra, nie, dobra, ja mam to najpierw. A później się będziemy martwić. No gadałem, gdzie jest? Interesująco. Bot sobie chyba dobrze radzi w miarę. Przyznam się wam do pewnej rzeczy. Nie czytałem plików na temat Ryza i wiem tylko, jak działa jego ultimate. Nie jestem pewien, na jaki stopień zmienili jego podstawowe basic skille. Więc to będzie bolało. Będzie na pewno bolało, ale jakoś damy radę. Przede wszystkim musimy grać mądrze i nie wpierdalać się. O, Holender, to się odbija. To się odbija, no to nie wiedziałem o tym. Dobra, starczy. To było piękne. Teraz mam nad nim przewagę. Będzie musiał się cofnąć, a ja sobie ze spokojem będę farmił. I tak do 6 levelu się wyfarmimy. On został? No nie wiem, czy to dobry pomysł, że zostałeś, przyjacielu. Ale muszę być ostrożny, bo może się okazać, że nie ma go. Mogłoby się okazać, że zostanę zgankowany. Jim prowadzi swój popisowy numer. O, Holender. Nie trafiłem. O, nie trafiłem. A, nie trafiłem, dobra. Cofamy. Co oni mają w ogóle na dżungli? Mastera. Będzie ciekawie. Dobra. Na pewno Tiamat, na pewno to. I lecimy dalej. Okej. No ja bym się cofnął, siostro. Skąd taki zasięg? Ale bullshit zasięg po prostu. Nie sądziłem, że ona go... że on ją trafi. Z jakiej racji? Bullshit zasięg, to musiało być coś tak. To musiało być coś nie tak, bullshit zasięg, bo no kurde, chciałbym tam do was iść, ale nie mogę. Muszę go zastanować. Kamery się resetują moje umiejętności i zaraz spróbujemy jeszcze raz. Ponieważ on najwyraźniej nie ma w ogóle instynktu zachowawczego, samozachowawczego tego facetu. O. Służyłem niepotrzebnie. Okej. Muszę czekać. Muszę go po prostu wyczekać. Może być troszeczkę... Przepraszam, jeśli to nie jest aż takie ekscytujące, jakbyście chcieli. Ale ja wolę grać ostrożnie. Dobra. I... postawię sobie tutaj Warda. On ma Warda. Na pewno ma Warda. Bo się cofnął.
kurwa! Kurde! Jasna dupa! Wyflaszował się. Wyflaszował się, się nie spodziewałem tego. Shit. Shit. To muszę sobie zrobić szybciuteńko. Shit. No to było słabe. Tak naprawdę potwornie słabe. Mają go. Cieszę się z tego, że mają go. No i to też powinien przeżyć. Na ból? Szkoda, nie ma ucha. Okej. Okay. O, shit. No dobra, okej, okay, spokojnie. Spokojnie, wyflaszował się. Ale... powinienem go mieć. Powinienem go mieć, powinno być wszystko okej. Okay. To jest trochę bez sensu. No, ostro mi zadaje. Ostro mi zadaje, bardzo ostro. Kiedy będę miał to... w sumie już bym mógł się pod coś cofnąć, ale nie jestem pewien, czy chcę. No i co ty chcesz ode mnie, dziadku? No, kurczę, tracę manę. Tracę fagnę. No, szkoda. Dobra, tam sobie radzą na dole, dobrze. No, jest okej. Okay. No, ja mam trochę większy problem, bo nie jestem w stanie na pewno go zboostować, żeby dostać healę z mojego ulta. Chyba, że uda mi się go... idealnie strajdować, ale... shit! No okej, okay, dobra, cofam się i wrócę sobie teleportem. Tam się na razie wszystko dzieje okej, okay, więc nie powinienem się przejmować. Kupię sobie to i dalej na chwilę. No i może pinka. Kurde, skąd takie przyspieszenie masz, dziadek? Bullshit do 150 razy. Prawie go zabiłem, ale... zabijali nam ten tyk na dole. Jeden ostry gang. Bang. Ale dobra. Powinienem mieć teraz większą przewagę nad tym Ryzem. Poczekam, aż mi się ult z odnowi. I... spróbujemy jeszcze raz. Komu się podejść do mnie, bo do wieży. Nie zdążę dolecieć w ogóle? Dobra, jest. Au.
Kurde, zniknął. Krótki ma cooldown na ten sens. Czy ja się mogę z nimi tradować? Teoretycznie tak. Teoretycznie. Są już troszeczkę za blisko wieży. A pod wieżą nie mam co ich robić. Z drugiej strony nie mogą tu za długo być. Dobra. Zobaczymy, czy jest to w stanie. Zabiję. Tak! Pięknie, dobra, udało się. Dzinna Killing Spree jest. Nieźle. Dobra, to ja pressure dagger robię. Pressure dalej robię. O, wrócił. Dobra. Stresujące. Szkoda, że nie mam teleporta. Szkoda, że nie mam teleporta. Bardzo szkoda, że nie mam teleporta. Ładnie. Teraz tak. Jest pięknie. Wychylujemy się do zera. Do fulla, znaczy się. I dajemy dalej. Pięknie. Mogę się pogłaskać po plecach. O, Mastery, dobra. Nie wiem, czy chcę z tobą walczyć. Mastera jej raczej nie outtraduje. Nie sądzę. Zwłaszcza, że już nie mam podka. A on jest 4-5, dobra. No to cool. Straciłem tę wieżę niestety. O, mam nadzieję, że... No, żeśmy stracili dwie wieże. He. Dwie wieże żeśmy stracili, to niedobrze. Niedobrze, ale nie jest to sytuacja nie do naprawienia. No chodźcie tutaj. Fuck! Nie! Zabrakło mi za dużo tych po prostu CC. A po co? Klikanie praktyczne. Mogłem... O! Ale by to było idealne. Kuźwa, idealne by to było. Tagik! Nie, co ty robisz? Ja jeszcze ich zabiję teraz. Nie patrzę na to. Ulta! No ja nie mogę, co za ściera. Przeżyło. Ja wiedziałem, że tak jak zginie. Za długo się bawił w takie podchody śmieszne. Dobra. Mit, ale... No dobra. Słabo idzie nam z pushem, bardzo słabo. Jedyna nadzieja z tym, że ktoś popełni błąd. Mm.
Bawią się z Mastery. Będą mieli plecy na pewno. Tu sobie postawię Warda i tu sobie postawię Warda. O, jeszcze Kasadin. O nie. O nie. O nie, wszyscy tutaj są. Kurde, no. A! Dobra, ładnie. Jeszcze ten cleanup. Pięknie! Musimy to spuszczać. Dobra, ja się zbawiam. Nie wiem, tamten chyba coś pisał do nich. I to mi daje lekką przewagę w tym momencie. Powinien był się skupić na grze, a nie na tym, żeby coś pisać. I pięknie. No dobra, może mniej pięknie. Mogło być idealnie, no i tak jest fajnie. Chyba. Dobra, Fiora Redner jest fajna. Postać, którą praktycznie w ogóle nie gram. Może powinienem zmienić pozycję, zamiast bota grać na topie. Bo to jest bardzo, bardzo przyjemna postać. Przed Rewalkiem najbardziej żal mi było jej ulta, ponieważ ult Fiory to było coś jak z filmu Final Fantasy, tego Clouda, zdolność. I zawsze miałem sentyment do oglądania tego, jak ona tak lata i... Wow. Ładnie. Ładnie, siostro. Uda mi się to zbić, zanim on tu wrócił? Tak, uda mi się zbić, dobrze. Troszeczkę spóźniony. Co prawda nie powinienem tutaj za długo przebywać, bo nie wiem, gdzie są wszyscy, ale nie ma sprawy. 4, 2, 1 sekunda. No, przynajmniej asysta. Może być. O! O! I co jeszcze? No. Dobra, nie. Mida. O, wow! Więcej ich tutaj jest. A ja nie mam tego miejsca, oni się chyba nie znajdują. Okej. Okay. O, nie, fajnie. Pięknie. Pięknie. Au! Posmygał mnie. O! 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 Kurde, nie mogę cię przeskoczyć. No ale by to było. Gdybym tylko mógł przeskoczyć przez ten mur, ale próbowałem tu zamiast tu. Głupi. Głupek. Dobra. O! No i mam cię. Dobra. A teraz zauważyłem dopiero, że miniony mają znowu jakąś skórkę śmieszną. Dlaczego? Po co? To jest jakaś kanułka czy coś? Musimy być troszeczkę bardziej ostrożni. Ojej, Plutarik. Nie próbuj engage'ować. Co ty robisz? Jesteśmy out of number. To było piękne, gdyby udało jej się to trafić. Cię tam cofa, dobra.
O fuck! O nie, nie zdążyłem. Kurde, wybił mnie. Ty krowo! Zabijcie. Ty krowo, no. Co za krowa, no. Zabił mnie. Przylas sobie po prostu mnie zabił, zrzucił mnie pod wieżę i na tym się skończyło. Co za krowa, no. No ale okej. Egze? O, egze dominuje. Egze dominuje. A mówił, że nie umie tym grać. Chyba kłamał. Nie wiem. No idzie mu aż za dobrze. Ale z drugiej strony Kazik to też bardzo fajna postać. O! Masz go! Pięknie. Dobra, nie, ja co mogę. Double kill. Triple kill. O, skill steal. Przeżył, przeżył. Pięknie. O matek, daj, ale wyśrubowany wynik. 14-3. 12-1. Wow. No nieźle. Bohaterowie dzisiejszego meczu. No i... Za długo się bawił. To kiedyś musiało nastąpić. Dadzą radę? Jest rajs, co prawda. Ja będę miał teleporty zaraz. Więc... nie wiem. Co ona wyprawia? Okej, oni się do mnie... do mnie się szykują. Albo i nie. Albo próbują mnie dookoła obejść, dobra. Chcą mnie dookoła obejść prawdopodobnie. Nie, nie dam wam tej satysfakcji, panowie. Gdzie teraz? Może na smoka. Ja bym go z chęcią zrobił. No, fajnie, spoko. On tam jest sam? Tak, jest sam. Tu? No nie mogę przeskoczyć! Serio, nie mogę wydaszować przez taką małą ścianę? Ale kicho. Dobra, dobra, to wiecie co? Wiem co zrobię. Spirit puszę. No bo to się już na razie nie przydam. Miała być chwała, nie ma nic. Dobra, co sobie wardę postawię na wszelki wypadek i powinienem tą wieżę wziąć siłą. Okej. Luzik. Mam ją, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją. I co, ITP? Tłucz na górze? Maksimum presji? Być może. Tak, chyba tak zrobię. Maksimum presji. Uuu, nice. Kto? Już chciałem powiedzieć. Dobra, damy radę, zbijemy tą wieżę szybciuteńko. Pięknie. Idealnie. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Powinniśmy dać radę tą wieżę zbić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest. Ze spokojem. Może nawet inhibitora. No, chodź tutaj. Chodź tutaj, ja cię kurde deria. Ja ciebie kurde double deria. Chodź tutaj. Okej, on się cofa.
kurde! A, co mnie uderzyło? Aha, był red buff. Liczą się dobre intencje, jak to mówią. Liczą się dobre intencje. Dobrymi intencjami jest piekło wyprodukowane. No cóż. Ale mam frajdę. A o to w tym wszystkim chodzi. Więc projekt Fiora. Project Fiora. Fantastyczna skórka, fantastyczna postać. Bardzo fajna do grania. Właśnie jest dużo takich postaci, które dają ci autentycznie multum frajdy, jak nimi grasz. Tak naprawdę multum frajdy, jak nimi grasz. I to jest właśnie jedna z tych postaci. Przeciwnik kompletnie zdominowany. Nie mam teleporta, więc muszę podawać nóżkami. Wiecie co? Ta skórka mi przypomina trochę przez ten wizjer i ogólnie układ Silver Hawk. Była taka kreskówka kiedyś w latach 90. I bardzo mi przypomina właśnie tą kreskówkę, ten wygląd jej. O, my god, nie jestem wam do niczego potrzebny. A Rise ma 5-8-3. Nie jest zły ten Rise, ale nie jest tak napakowany, jak się ludziom chyba wydaje, bo mam wrażenie, że przeceniają możliwości tego. Przeceniają po prostu możliwości tej postaci. No nie no, nie kończcie jeszcze, poczekajcie na mnie. No już jest koniec. Ale się... O, matek, ale nuke! Ale nuke poleciał! Poddali się. Nawet ostatecznego dansu nie miałem okazji zrobić. Ale dziękuję wam wszystkim za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Seria Project w oczekiwaniu na nowe skórki, które też oczywiście będą ograne przeze mnie. Jestem podekscytowany, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podobają te skórki, są po prostu prześliczne. Napiszcie mi w komentarze, jeśli chcecie, którą postać miałem teraz ograć. Luciana, Zeda, Yasuo czy Leone. Albo ja sam sobie wybiorę. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Z mojej strony to już wszystko. Tymczasem dobranoc. No kurde, ta animacja jest... Nie możesz szybciej im rozwalać tych dwóch? Musisz to robić jak panienka, kurde, powoli. Fuck me tej. Uwielbiam bugi tej gry, to się nic nie zmieniło najwyraźniej.